kto w Kościele jest najważniejszy, co czyni nas wielkimi w oczach Boga i w oczach ludzi. Sposób, w jaki Jezus odpowiada na te pytania, może zaskakiwać. Zapraszam Cię na kolejną biblijną wyprawę z dobrze już znaną na naszym kanale siostrą doktor habilitowaną Joanną Nowińską, biblistką i prawdziwą pasjonatką spotykania się z Bogiem w Jego Słowie. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o Biblii, wierze i Kościele. Zapraszam na rozmowę, ale na początek przeczytam fragment Ewangelii, o którym będziemy rozmawiać. Pojawiła się też u nich myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Joanna, dzisiaj mamy taką scenę, która, mówiąc szczerze, w trochę w innym kontekście, w innych Ewangeliach, zawsze budzi jakiś taki moje oburzenie na apostołów, którzy, kiedy Jezus zapowiada swoją mękę, swoje cierpienie, zamiast skupić się na tym, co Jezus mówi, wszczynają spór o to, który z nich jest najważniejszy w tym gronie. Nie pamiętam, czy to jest u Mateusza. Ta scena występuje w momencie, w którym idą do Jerozolimy i Jezus za chwilę ma umrzeć. A ci prowadzą dyskusję, który tutaj jest najważniejszy. I okej, dobra, to jest moje oburzenie i ja będę w tym trwał. Na szczęście potem przyszedł Duch Święty i wiele rzeczy w nich pozmieniał tak, że już ten problem przynajmniej w jakimś stopniu przestał może istnieć. Ale tutaj rozwiązanie, z którym przychodzi Jezus, jest dla mnie frapujące i ja nie do końca, przyznam szczerze, je rozumiem. Ponieważ kiedy właśnie dzieje się ta historia, Jezus bierze dziecko, stawia je przy sobie i mówi tak: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. I ja, mówiąc szczerze, nie bardzo rozumiem związek pomiędzy pytaniem a odpowiedzią. Gdyby postawił to dziecko i powiedział: bądźcie jak to dziecko, okej, dobrze. Ale tu Jezus mówi coś innego. Jezus mówi: kto przyjmie to dziecko, ten mnie przyjmuje. O co tutaj chodzi? Czy to jest jakaś symbolika żydowska? Czy to jest złe tłumaczenie? Co tu się dzieje? Jakby wziął dziecko i postawił przed nimi i powiedział: bądźcie jak to dziecko, to bym powiedział: no świetnie, nadajecie się, bo właśnie tak się zachowujecie. No tak, chłopaki, dobry motyw. Tak. Pierwsza sprawa. Teraz sobie wyobraź, że mamy ludzi, którzy są zachwyceni, uważą za tym Jezusem, widzą, co On robi i sobie myślą: kurka, gościu nas przerasta. W ogóle to, co On robi, jest niesamowite, no, w ogóle nie jest przewidywalne. Jakby to się wszystko dzieje in plus, tam nie ma żadnego skrzywdzenia nikogo, prawda? Ludzie są uzdrawiani i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ale oni tutaj przede wszystkim, oni są w głębokim przekonaniu o tym, że Jezus naprawdę odnowi Królestwo Izraela, że będzie królował, będzie potrzebował ministrów, będzie potrzebował tych, którzy tam są wokół niego. Oni prawdopodobnie już tu rozstawiają te stołki, nie? Dookoła tronu Jezusowego. Jeszcze chcę nie? Ja tak patrzę na ciebie, na twoją minę, to zdaje się, że że moje myśli nie są twoimi myślami. Jasne, że jeżeli, bo ja nie wiem, jak oni funkcjonują, bo jeżeli oni funkcjonują na poziomie tak jak Szymon Zelota, prawda? Tych małych ugrupowań, które mają wielkie ambicje i wielkie idealistyczne jakby plany, co to oni nie zrobią w społeczeństwie, to jeżeli na tym poziomie funkcjonują, to tak. To owszem, to oni już tam Jezusa może gdzieś uplasowali, ale jeżeli nie, to oni takim zwykłym okiem tu widzą, że okej, gościu jest, ma jakiś wpływ, prawda? Ma duży wpływ, ale Rzymianie to Rzymianie. Co nie? Jasne, że tu jakaś naiwność może być, no bo jednak chłopaki nie są z Jerozolimy, prawda? Nie są obieży światami, więc taką naiwność zwykłą mogą mieć, że to może, prawda, za chwileczkę my tu razem z nim zmienimy świat. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, na którą ja chciałabym zwrócić uwagę, bo jakim uchem oni słyszą fakt,
że weźcie wysoko, bo tu zachwyceni, prawda, omijamy te tłuste druki według zasady, zachwyceni, osłupieli ze zdumienia nad wielkością Boga i tacy po prostu zamurowani i Jezus mówi, wy sobie chłopaki weźcie tu dobrze do serca, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. I teraz po pierwsze, on nie mówi do nich, słuchajcie, ja będę zmaltretowany przez waszych przywódców. On mówi, Syn Człowieczy, czyli akcentuje swoje człowieczeństwo i oni mówią, co? I teraz wydany w ręce ludzi, czyli co? Czyli krótko mówiąc, jak nie rozumiemy, no to dobra, co nie, no poszło, było, przeszło, wyszło. Jakby oni nie rozumieli tego, co było powiedziane, już nawet ewangelista zaznacza. Bali się go zapytać, więc krótko mówiąc machnęli na to ręką, to może kiedyś zrozumiemy. Mamy ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, co się stanie i oni tych zapowiedzi nie rozumieją, bo im się to nie skleja z tym, co Jezus robi. No właśnie, bo to, co Jezus robi, jest tak sugestywne, tak mocno działa na wyobraźnię, znaczy nawet nie na wyobraźnię, tak. Oni to widzą, nie muszą sobie tego wyobrażać. To jest taka moc. Że takie abstrakcyjne historie o tym cierpieniu, o tym wydaniu w ręce ludzi, tak jak mówisz, one się nie kleją. I mam wrażenie, że one jakby gdzieś tam przelatują nad ich głowami, bo nie umieją tego nigdzie umiejscowić, do niczego włożyć, nie? Z tego, co przeżywają z Jezusem. Tak, no i teraz jest takie zwykłe, wiesz, siedzą chłopaki, jakby widzieli i teraz mamy tak. Mamy tych, którzy zeszli z góry przemienienia i tych, którzy byli na dole, i nie sprawdzili się, bo oni nie uzdrowili tego chłopaka. Zatem no jest taka frustracja. No to teraz, no to ustach, kto tu jest największy, no czy my w ogóle coś możemy, to może teraz trzeba reformę, prawda, zacząć od tego, kto tu ten i teges, prawda, i się zaczyna. I mamy Jezusa, który stawia przed nimi dziecko i mówi... A szukam ochotników. Kto by się zajął tym dzieckiem? Co? Dzieckiem? Dzieckiem się zająć? Kobiety niech się zajmują dziećmi. I tu jest klucz. Kto by przyjął to dziecko? Czyli zrobiłby coś, z czego nie będzie profitów, oklasków, medialności, splendoru, dobrego samopoczucia, lecz kupa roboty. Kto by się tym zajął, to dokładnie tak, jakby mnie przyjął. I teraz trzeba by jeszcze zwrócić uwagę na ten jeden człon. Kto by mnie przyjął, jakby przyjmujesz to dziecko w imię moje, to mnie przyjmujesz. I teraz jest tak, przyjmujesz rzeczywistość, która wygląda, to w ogóle nie do pary, ani nie dla mnie, ani tak dalej, no nie, ani profitu. No bez fajerwerków, no. O tak. I Jezus mówi, jeżeli jakbyś to przyjmujesz, to tak jakbyś mnie przyjął. Czyli ze mną, chłopaki, fajerwerków nie będzie. Takich, jakbyście oczekiwali. I tego wyścigu, kto na którym stołku siedzi, również. Ale kto mnie przyjmie, przyjmuje tego, który mnie posłał. I jeżeli przemyśleliście sobie to, co się dzieje i widzieliście, to wiecie, kogo przyjmujecie. I znowu mamy odwrócenie tak naprawdę całej hierarchii w mózgu odbiorców. Okej, czyli w ten sposób. Czyli mamy dziecko, czyli, które symbolizuje tą taką bezinteresowną służbę, przyjęcie dziecka i taką nieopłacalność, służba. Co nie? Tak, taka nieopłacalność, tak. Coś takiego, co generalnie, no to jest kupa roboty i efekt kiedyś... Nie wiadomo. Tak. Ale to właśnie oznacza przyjęcie tego typu praca, działalność, decyzja oznacza, że przyjąłem Jezusa, co w konsekwencji oznacza, przyjmuję Ojca. Bardziej, że przyjęcie Jezusa owocuje takim brakiem sprawdzalności, brakiem fajerwerku, bo to nie jest tak, że teraz sobie każdy pomyśli, to ja przyjmę pracę sprzątaczki, no to przyjąłem Jezusa. Nie, no to tak nie działa. Czy będę myć toalety, prawda? To przyjąłem Jezusa. Tylko, że Jezus mówi, wiesz, przyjęcie mnie to jest życie, tak? To jest takie życie, gdzie jest i cierpienie i wszystko, jak mówiliśmy kiedyś o tym krzyżu.
I Jezus mówi, ale to jest też przyjęcie, przyjmując mnie, przyjmujesz Ojca. I teraz cały Stary Testament i wszystko, co Pan Bóg o sobie pokazał, wszystko przyjmujesz. Nie, kognitywnie mówisz, dobra, to ja się z tym zgadzam. Masz w sobie. Czyli kim tak naprawdę się stajesz? Dlatego najmniejszy pośród was, ten jest wielki. Bo ten, którym patrzycie, mówicie, nie, to tego nikt by nie robił, albo nikt by się tam o to w ogóle nie starał, co nie? Albo co on tam znaczy? Jezus mówi, to w ogóle, to jest tylko porównanie, to nie są te kategorie po prostu. I to jest chyba taka zmiana myślenia, na której Pan Bóg nas ciągle zaprasza. I to nie jest raz na zawsze. Ja chyba rozumiem, dlaczego oni tego nie rozumieli. Znaczy, ja myślę sobie o tym, jak bardzo Bóg musi w naszych sercach przepracować pewne rzeczy, żebyśmy byli w stanie przyjąć taką naukę, taką, jak ona jest. Nie przymuszeni, ale z własnej woli i w ten sposób chcieć przyjąć Jezusa i Jemu służyć, być z Nim w relacji. A ja myślę, że to jak bardzo musimy, znaczy jak bardzo Pan Bóg przed nami otworzy to, kim jest Jezus. I jak zareagujemy na to fascynacją, prawda, jak nas On pociągnie taki, jaki jest, to nie ma barier. Co nie? To w ogóle wersja stołki nie wchodzi w grę, bo to daje świadomość, że im wyżej usiądziesz, tym szybciej i z większym hukiem z tego zlecisz. Ale nawet jeżeli jesteś wysoko podniesiony, to musi to być służba. No bo myślę sobie o ludziach, którzy no po prostu, bo ktoś musi, tak, też te stanowiska zajmować i też mieć takie nastawienie serca do tej służby. Tak, bo to nie jest pytanie jakby o to, co pełnisz w życiu, jakby kim jesteś w życiu, prawda, w profesji, prawda, profesjonalnie, w zawodzie. To chodzi o to, jakby co masz w głowie, jakby co masz w myśleniu. Nie chodziło mi o to, kto jakby ma jakieś wykształcenie, czy kto plasuje jaką funkcję publiczną, tylko o to, co masz w głowie, bo jeżeli w głowie masz Boga i o Niego ci chodzi i On cię po prostu fascynuje, to się nie będziesz patrzeć, czy dana sytuacja daje ci oklaski z prawej, czy oklaski z lewej, tylko będziesz sobie myśleć, ja spotkałem tu żywego Boga. I to będzie podstawowa kategoryzacja. Joanna, bardzo ci dziękuję. Dzięki za tę rozmowę. Dzięki wzajemnie.